Tekst manny na 16 października. Obraca burzę w ciszy. Psalm 107, werset 29. Komentarz parałuzyny. W dzisiejszej dobie reprezentujemy sprawę Pana pośród szalejących żywiołów ludzkich namiętności, opozycji i tym podobne, a nasze serce niekiedy byłoby przerażone, gdyby nie wiara zdolna widzieć pana razem z nami w łodzi i dostrzegać jego potężną moc, która w przewidzianym przez niego czasie i w przewidziany przez niego sposób przyniesie światu pokój. Nie dziwmy się jednak, jeśli stanie przed nami jakaś mroczna godzina, gdy wichury burzy będą tak gwałtowne, że wielu będzie wołać ze strachu i przerażenia. Uczmy się lekcji z cennych doświadczeń obecnego czasu, by nasza wiara wówczas nas nie zawiodła, byśmy w najciemniejszej godzinie mogli śpiewać i radować się w tym, który nas umiłował i kupił swoją własną drogocenną krwią, a także śpiewać pieśni Mojżesza i Baranka Reprint nr 3324. Komentarz epifaniczny. W doświadczeniach ludzkości było i jest wiele symbolicznych burz. Należą do nich doświadczenia rodzaju ludzkiego ze złem, cierpienia starożytnych i młodocianych godnych Izraela, maluczkiego statka oraz wielkiej kompanii. Po tych wszystkich burzach pan czynił lub uczyni ciszę. Burza tego tekstu szczególnie odnosi się do niespotykanych cierpień czasu ucisku. Okręty ludzkich organizacji ulegną w tej burzy zupełnemu rozbiciu, a liczni marynarze, oficerowie i pasażerowie zostaną pogrążeni w falach anarchii. Kiedy burza ustanie, wszyscy będą radować się z ciszy, jaka zapanuje w porcie tysiąclecia. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Trzecia Mojżeszowa rozdział 26 werset 6, bo dam pokój w ziemi, i będziecie spali, a nie będzie. Kto by was przestraszył, wyplenie też złego zwierza z ziemi, a miecz nie przejdzie ziemi waszej. Pierwsza Królewska rozdział 19 wersety 11 i dwunasty, tedy onże głos rzekł, wyjdź, a stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, i wiatr gwałtowny i mocny podwracający góry, i łamiący skały przed Panem, ale Pan nie był wonem wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale nie był Pan i wonem trzęsieniu. Za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w ogniu, za ogniem był głos cichy i wolny. Hioba rozdział 5 werset 19 z sześciu ucisków wyrwiecie, a w siódmym nie tknie się ciebie złe. Psalm 34 Werset 15. Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju, a ścigaj go. Psalm 107 Wersety od 21 do 28. Niechaj, że wysławiają przed Panem miłosierdzie Jego, a dziwne sprawy Jego przed synami ludzkimi. I ofiarując ofiary chwały, niech opowiadają sprawy jego z wesołym śpiewaniem. Którzy się pławią na morzu w okrętach, pracujący na wodach wielkich, ci widują sprawy Pańskie, i dziwy jego na głębi. Jako jedno rzecze, wnet powstanie wiatr gwałtowny, a podnoszą się nawałności morskie. Wstępują aż ku niebu, i zaś wstępują do przepaści. Tak, iż się dusza ich w niebezpieczeństwie rozpływa. Bywają miotani, a potaczają się jako pijany, a wszystka umiejętność ich niszczeje. Gdy wołają do Pana w utrapieniu swojem, z ucisków ich wybawia ich. Daniela rozdział dwunasty, wersety pierwszy i drugi, tego czasu powstanie Michał, książę Wielki który się zastawia za synami ludu twego, a będzie czasu ciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu, tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud Twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Oznacza rozdział drugi, werset osiemnasty, i uczynię dla ciebie przymierze dnia onego z zwierzem polnym, i z ptactwem niebieskim i z płazem ziemskim, a łuk i miecz pokruszę, i wojnę z ziemi zniosę, i sprawię, że bezpiecznie mieszkać będą. Nachum rozdział pierwszy, werset dwunasty, tak mówi Pan, być się byli spokojnie zachowali. Zostałoby ich było wiele, albo by tylko byli przeżydzeni, byłoby ich to minęło, a nie trapiłbym ich był więcej, tak jakom ich trapił. Sofoniasza rozdział trzeci wersety ósmy i dziewiąty. Przetoż oczekiwajcie na mnie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody, i zgromadził królestwa. Abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystkę popędliwość gniewu mego, ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie. Ewangelia Łukasza rozdział drugi, Werset 14. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój. W ludziach dobre upodobanie. Izajasza rozdział 26 werset 3 Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię, bo w tobie ufa. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 27 Pokój zostawuję wam, pokój on mój daje wam, nie daje świat, ja wam daję, niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Rozdział szesnasty, werset trzydziesty trzeci. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Pierwszy Korentów, rozdział dziesiąty, werset trzynasty. Pokuszenie się was nie jeło, tylko ludzkie, ale wierny ci jest Bóg, który nie dopuści, Abyście byli kuszeni nad wasze, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli. Żydów rozdział 12 werset 11, a wszelkie karanie, gdy przytomny jest, nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Pierwszy Piotra, rozdział 5, werset 10: A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech Was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Pieśni 270, 271, 244, 233, 43. 305-179 Wiersze Brzasku, 240 później. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5695. Pytania: W jaki sposób Bóg udzielił mi pokoju, jak się w nim zachowałem, zachowałam. Co z tego wynikło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.